wszystkim, marzec już za nami, więc czas na wrap-up. W tym miesiącu jest Diabolika. Jest to cudowna książka, którą już zrecenzowałam na kanale. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, to odsyłam Cię do tej recenzji. A tak w bardzo, bardzo dużym skrócie, naszą główną bohaterką jest Nemesis, która jest diaboliką. Jest takim stworzeniem przypominającym człowieka, tylko jest od zwykłych ludzi dużo silniejsza. Została stworzona po to, żeby zabijać dla dobra swojego pana. Przez pewien zbieg okoliczności będzie musiała żyć w świecie pełnym polityki i walczyć o władzę w całym imperium, dzięki czemu odkryje w sobie cechy, których tak naprawdę nie powinna mieć, ponieważ zacznie czuć i zauważy, że coraz bardziej przypomina człowieka. Jest to książka naprawdę godna uwagi, jedna z tych młodzieżówek, które nie są kolejnymi igrzyskami śmierci czy niezgodną. Jest to bardzo oryginalna historia, która na pewno Was zachwyci. Gorąco polecam, jeżeli lubisz taką fantastykę młodzieżową i jeżeli szukasz historii, której jeszcze nigdzie nie było. Inni Homo Sapiens, Becky Albertalli. Głównym bohaterem jest tytułowy Simon. Wiedzie on całkiem spokojne życie, otoczony gronem swoich przyjaciół, ale ma przed nimi pewien sekret, a mianowicie jest homoseksualistą, przez co pada ofiarą szantażu. Chłopak, który go szantażuje, ma wyciąg jego maili z pewnym anonimowym blue, w którym Simon wymienia się korespondencją i w którym coraz bardziej się zakochuje. Jeśli jesteście ciekawi tej książki, to gorąco polecam, mi się ona bardzo podobała i szczerze mówiąc nie zgadłam, kto to był Blue i byłam taka szczęśliwa, jak się okazało, kto to jest, bo oni są idealną parą. Więc jeżeli szukasz takiej obyczajówki, która jest naprawdę dobrze napisana i przy której nie będziesz się nudził, polecam. Zabrałam się za Zakazane życzenie. Recenzja tej książki jest też już na kanale, więc jeśli jesteś ciekawy mojej pełnej opinii, to zajrzyj na dół. Książka ta jest inspirowana baśniami Tysiąca i Jednej Nocy, a mianowicie historią o Aladynie. Jak myślisz, jak zmieni się ta historia, kiedy dżinem będzie kobieta, a także jakie konsekwencje pociągnie za sobą to, że nasz Aladdin zakocha się w dżinie. Jest to miłość wbrew wszelkim zasadom. Czy któreś z nich będzie musiało przez to zginąć? W tym miesiącu nie przeczytałam żadnej złej książki, więc jak możesz się spodziewać, gorąco Ci ją polecam. Dzięki niej przeniesiesz się w piękny, magiczny, baśniowy świat, którego często nam brakuje w tej szarej rzeczywistości. Teraz powiem Wam o takich dwóch krótkich książeczkach, nowelkach, które musiałam przeczytać do szkoły, a mówię tutaj o Kamizelce Bolesława Prusa. Jest to wzruszająca historia o miłości. Pokazuje nam, że nie wszystkie kłamstwa są złe, że dla miłości jesteśmy w stanie zrobić wszystko tylko po to, żeby nie złamać serca naszej ukochanej osobie. Jeżeli jej nie czytałeś, to koniecznie po nią sięgnij. Ona ma jakieś 5-6 stron, co zajmie Ci maks 5 minut, a możesz wynieść z tej małej książeczki ogromną życiową lekcję. Następnie przeczytałam Mendel Gdański. Jest to opowieść o starszym Żydzie, który był bardzo pracowitym człowiekiem, który nigdy nikomu nie zrobił nic złego i czuł się Polakiem. Ale niestety dopadły go skutki antysemityzmu
i ludzie nie rozumieli tego, że jest po prostu dobrym człowiekiem jak każdy inny i przez swoją wiarę musiał przeżyć naprawdę wiele strasznych rzeczy. To pokazuje nam, jak łatwo wierzyć w stereotypy, jak nie znając człowieka, możemy go od razu osądzić po tym, jaki nam się wydaje być, po jego religii czy ubiorze. Myślę, że jest to kolejna lektura, którą warto przeczytać i ma ona jakieś max 20 stron. Więc zamiast spędzić te 20 minut na przeglądaniu jakichś głupot w internecie, sięgnij po nią, może coś z niej wyciągniesz i nauczysz się, żeby nie oceniać książki po okładce. Na koniec mam jeszcze dla Was dwa tomy z trylogii od Elle Kennedy. A mówię tutaj o Błędzie i Podboju, o którym powiem za chwilkę. Jeżeli masz kaca książkowego i szukasz książek, które będą lekkie i przyjemne i pomogą Ci zapomnieć o problemach naokoło, książki Elle Kennedy są do tego idealne. Jest to historia o dwóch całkowicie różnych od siebie bohaterach, których połączyło coś wyjątkowego. John Logan jest takim troszkę bad boyem, seksownym hokeistą, który może mieć każdą dziewczynę. Gdy przypadkiem spotyka Grace Evers, właśnie tak ją traktuje, jako jedną z wielu dziewczyn, które nie mają żadnego znaczenia. Kiedy po wykonanej robocie wychodzi z jej pokoju, myśli, że była to kolejna odskocznia, której tak potrzebuje. Jak się okazuje, był w wielkim błędzie. Ponieważ Grace nie jest jedną z dziewczyn, o której można tak łatwo zapomnieć. Kiedy Logan zdaje sobie z tego sprawę, stara się wywalczyć u niej drugą szansę. Jest to książka, która wzbudzi w Was wiele sprzecznych emocji. Rozpali Wasze zmysły, sprawi, że będziecie się uśmiechać i denerwować razem z bohaterami. Jak zauważyłam, książki tej autorki mają to do siebie, że wzbudzają w nas właśnie wiele różnego rodzaju emocji. I myślę, że tak powinno być w książkach, ponieważ czytamy je po to, żeby oderwać się od otaczającego nas świata i po to, żeby w jakiś sposób związać się z bohaterami. Jak myślisz, uda mu się naprawić swoje błędy? I czy nasz Logan tak naprawdę potrzebuje tak wielu dziewczyn? Czy po prostu potrzebuje osoby, która by się o niego zatroszczyła i byłaby z nim na dobre i na złe? Ostatnią, piątą książką jest Podbój tej samej autorki, którego recenzję macie pod spodem, bo jest to chyba ostatni filmik. I jak pewnie wiecie, ta książka mnie zachwyciła. Myślałam, że będę jej wrogiem, ponieważ wzbudza ona kontrowersje. Wiele osób pisze, że sceny w niej zawarte są zbyt przepełnione erotyzmem. I tak poniekąd jest, ponieważ jest to książka opowiadająca o Denie, który kocha seks. No i który lubi się po prostu dobrze zabawić. Spędza upojną noc z Eli, która jest przyjaciółką Hany z pierwszego domu. I jak pewnie się domyślacie, ich historia nie kończy się na tej jednej nocy, ponieważ Den nie może przestać o niej myśleć. Niestety ta miłość jest trochę zakazana, ponieważ wszyscy przyjaciele naszej głównej bohaterki zakazują jej spotykania się z Denem, ponieważ wiedzą, że złamie jej serce. Na szczęście okazuje się, że Den nie jest tylko zwykłym playboyem, ale kryje się za nim coś więcej. I myślę, że tak jak nie lubiłam go w poprzednim tomie, czyli w Błędzie, tak w Podboju skradł moje serce i sprawił, że naprawdę zrozumiałam jego postać i zrozumiałam też, dlaczego tak postępował. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, najlepiej odeślę Cię do recenzji, bo nie będę się już po prostu rozgadywać, ale gorąco polecam na jakiś taki jeden wieczór,
na odprężenie się idealne. W tym miesiącu udało mi się przeczytać 5 książek w całości, do tego te dwie nowelki do szkoły, o których Wam wspomniałam, bo myślę, że są wartościowe. Jak pewnie widzicie, nie ma tutaj żadnej złej książki, wszystkie mi się bardzo podobały. Każda opowiada o czymś innym, mamy tutaj fantastykę, mamy baśnie, mamy obyczajówki, erotykę, więc takie trochę pomieszanie z poplątaniem w tym miesiącu. Myślę, że 5 książek to całkiem dobry wynik. Jeszcze raz polecam Wam wszystkie te książki, bo myślę, że w każdej kryje się coś dobrego i że każdy z Was znajdzie tutaj coś dla siebie. Pamiętajcie też o obejrzeniu recenzji Podboju, Diaboliki i Zakazanego Życzenia. A ja będę już się żegnać. Dawajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie, dzwonkujcie. No i pa!